Wybuch butli z gazem w Dąbrowie Górniczej. Jedna osoba jest ranna. Rano służby otrzymały zgłoszenie o wybuchu w jednym ze sklepów. Poszkodowana pracownica została zabrana przez pogotowie. Na miejscu była Karolina Komada. Strzemieszyce w Dąbrowie Górniczej tuż po godzinie 10 doszło do rozstrzelnienia butli gazowej, która doprowadziła do wybuchu. Jechaliśmy z chłopakami przez ten sklep i jakraz w ten moment, kiedy był wybuch. I tym wybuchem wyniosło nam szybę. Tutaj siedział jeden chłopak i my w dwóch na tych fotelach. Na miejscu służby wyjaśniają przyczyny wybuchu, a inspektor nadzoru budowlanego zdecyduje, czy budynek nadaje się do użytku. Eksplozja spowodowała pożar, który przez 2 godziny gasiła straż pożarna. 9 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeżeli chodzi o osobę poszkodowaną, to była jedna osoba, sprzedawczyni tego sklepu. Zadania Straży Pożarnej polegały na podaniu 2 prądów gaśniczych, ponieważ częściowo zapaliły się elementy wystroju sklepu, przeszukaniu tego obiektu celem wykluczenia innych osób poszkodowanych, zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Osoba poszkodowana trafiła do szpitala w Dąbrowie Górniczej na badania w celu sprawdzenia m.in. dróg oddechowych.